No na pewno bardzo cenny punkt. Jak wszyscy wiedzą, przyjechaliśmy po dwóch bardzo pechowych spotkaniach, gdzie błędy indywidualne spowodowały, że w dwóch meczach straciliśmy 6 bramek. Potrafiliśmy stworzyć kilka sytuacji naprawdę groźnych. W pierwszej połowie 2 razy Wroński indywidualnie fajnie wygrał pojedynek. Głowa Dejana wspaniała. Naprawdę chcę podziękować mojemu zespołowi, bo na dzisiaj naprawdę po kilku korektach Miedź Legnica gra bardzo dobrą piłkę i trzeba było kawał serca i zdrowia zostawić na boisku, żeby się temu przeciwstawić. Wspaniała gra obrońców, wspaniała gra bramkarza, zresztą całego zespołu, który zasuwał mocno. Ale zależało mi bardzo dzisiaj, żeby nie stracić bramki przede wszystkim. I to się udało, gratuluję mojemu zespołowi. A nie przywykłem do tego, żeby przegrywać tutaj na Miedzi. I cieszę się z tego tym bardziej, że to, co zobaczyłem po raz pierwszy w Legnicy, otóż ten stadion, doping, naprawdę fantastyczny. Kibice nieśli piłkarzy, było to widać. Miedź grała 2 razy szybciej niż w zeszłej rundzie. I tym bardziej cieszy ten punkt. I uważam z perspektywy meczu, że mimo wszystko, że przewaga w posiadaniu piłki była Miedzi, to remis jak najbardziej sprawiedliwy. Dziękuję. No wiadomo, chcieliśmy tutaj wygrać, tak? Zainkasować kolejne 3 punkty. Taki był cel tutaj. Ten wynik nas na pewno nie satysfakcjonuje. Jest remis, natomiast też i ten punkt, zawsze punkt trzeba szanować. Sam rywal no, od początku bardzo mocne zasieki tutaj postawił, jeżeli chodzi o grę defensywną. Uważam, że w pierwszej połowie mieliśmy problemy, żeby sobie z tym poradzić. Natomiast w drugiej troszeczkę i ustawienie zmieniliśmy i zadania dla zawodników i mieliśmy swoje okazje i gdyby udało się oczywiście gdybać można, ale mieliśmy dobre sytuacje i powinniśmy wynik otworzyć i myślę, że schodzilibyśmy z trzema punktami. Tak jak mówię, rywal bardzo twardo, mocno grający defensywnie przyjechał tutaj zrealizować swój cel, czyli wywieźć punkt. Oczywiście to się udało. My natomiast już teraz musimy od jutra się mocniej zregenerować. Najważniejsze, żeby ci zawodnicy, którzy są kontuzjowani, też powoli dochodzili do siebie i przede wszystkim tydzień mamy czasu spokojnej pracy. To też jest dla nas ważne, bo wiadomo, graliśmy co 3 dni. Niemniej uważam, że pod względem takim wolicjonalnym wytrzymałości w 100% zespół wytrzymał. To jest bardzo budujące. Powinno być tylko lepiej, jeżeli chodzi o tą sferę fizyczną, a tak jak mówię, jeszcze na pewno musimy do tego dodać trochę dzisiaj tej jakości piłkarskiej, bo niewątpliwie więcej od siebie oczekujemy, ale dziękuję zespołowi za walkę do końca, za heroiczną walkę do końca o to, żeby wygrać to spotkanie.